Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Wiecie co, jadę nad wodę i teraz tu się zatrzymałem autem, bo powiem Wam tak, no, miałem nie zatrzymywać się, nie pokazywać, ale dobra. Tu było posprzątane wszystko było posprzątane. Tu taka droga jest, prowadzi tam z góry, z tyłu, za mną i tam się jedzie nad wodę i tam chciałem jechać i trochę posprzątać. No i teraz muszę wysiąść, Ares oczywiście, Ares, ty tu zostań. Chciałbym Wam coś pokazać, no. Byłem tu niedawno, tydzień temu może, było wszystko czysto posprzątane, oczywiście, zobaczcie jak wygląda. Tam jest opona, ale to nic. Tu jest druga. To jest też nic. No zobaczcie. Nie wiem, co tam w środku jest. Nie chcę wiedzieć. Zobaczcie. Powiem Wam, to jest jakieś mięso. Zobaczcie. Zamrożone. Jest zamrożone. Czyli to dzisiaj ktoś musiał wyrzucić. No dobra. No to, co ja mogę powiedzieć? Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Nie wiem, dlaczego mięso zamrożone tutaj. Nie wiem, czy we wszystkich workach oczywiście, ale to już nie będę tego sprawdzał. Tych butelek też nie będę sprawdzał, co tam jest w środku. Wiecie. No nic. Tam też są jakieś, tam patrzę, oglądam butelki. Wiecie co? Jak tutaj się, jak się nazbiera tego pół tony albo tonę, to zgłoszę, to chyba, że ktoś wcześniej pozbiera. Nie będę tego zbierał. Jadę dzisiaj nad wodę. Chcę tam po prostu sobie jeszcze przed świętami zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jakoś tam, wiecie, weźmiemy woreczek oczywiście i sobie tam coś zrobimy, tak. No bo wiecie, ludzie tam lubią spacerować. No i tak, żeby brudno było, tak to nie za bardzo, a teraz ma być pogoda tam nad wodą, także fajnie by było pospacerować sobie w takim jakimś czystym lesie, bo tam są, wiecie, jeziorko i las. To zresztą wiecie, jak mnie oglądacie, to wiecie, jak tam. Dlatego idę tam coś na chwilkę pozbierać, pochodzić. No, myślę, że będzie czysto, będzie ok, ale to no musiałem się zatrzymać, no musiałem. I to jest świeże, to jest dzisiejsze. Dobra, lecimy za Areskiem, bo on tam biedok z tyłu siedzi, nie może się doczekać. No dobra, przyjechaliśmy, ale nie idziemy nad wodę. Powiem Wam, wziąłem worek, tu buteleczka była, zrobili tu przynajmniej dwie tablice. Widzicie, zakaz. Tu nie wolno się poruszać. I zakaz wysypywania śmieci do lasu. No i to mnie bardzo cieszy. Zakaz ruchu i wysypywania śmieci do lasu. No powinny być tylko większe te tablice, powinny być bardziej takie wyraziste. To by było super. No powinno już być dawno, te tablice powinny być, no ale trudno. No. Myślę, że przed wyborami to się cuda dzieją. Ale po wyborach już się skończy oczywiście. Już nikogo nic nie będzie interesować. To tak wygląda, jak wygląda. A my idziemy, wiecie co, tam. Tam musimy sobie troszkę posprzątać, bo, a potem pójdziemy może nad wodę albo do lasu, bo w prawą stronę, bo tam źle to wygląda. Tutaj widzicie, co sprzątałem, to nawet jest nawet w miarę, tak? Nie ma tu takich jakichś śmieci. Ale
Pójdziemy troszkę dalej. Tu są jakieś śmieciuchy, ale idziemy tam. Idziemy tam. Jak będziemy wracać, to to weźmiemy, tak? Tam pójdziemy. O, właśnie tam. Ten kawałek. Teraz ludzie chodzą, będzie ciepło, teraz ma być ciepło. A to co to jest? To mnie po oleju. Sobie ktoś tutaj olej wymieniał w samochodzie albo w czymś. Dobra, ubieram rękawiczki i lecimy tam. Pozbieramy. Nie cały worek. Zaniesiemy ten worek, weźmiemy drugi i pójdziemy sobie do lasu w tamtym kierunku, ale zobaczymy jak to wygląda, bo tu nie może być, bo z drogi widać, że tyle śmieci, że strasznie to wygląda. Teraz święta idą, pogoda się zrobi, ludzie będą spacerować i takie widoki będą, no to nie, to naprawdę nie. No i widzicie, sprzątam. Zobaczcie ile tu tych śmieciów jest. Wszędzie tutaj. Chcę właśnie ten kawałek tutaj trochę to ogarnąć, tak? Bo to strasznie to wygląda. Nie wiem skąd się te śmieci biorą. Coca-Cola, nie wiem, no. O, a najgorsze jest to. Patrzcie, znowu. O, znowu takie. Patrzcie, widzicie, ależ by tu wlazł na to. To jest koniec. Łapa rozcięta jak nic. To jest takie niebezpieczne, nie tylko dla zwierząt, dla ludzi też. Dlatego trzeba uważać, gdzie się chodzi. Dobra, no biorę się do roboty, no co? Co będziemy gadać? Do roboty i tyle. No dobra, po robocie. Tu ten kawałek zrobiony tutaj, widzicie? Tu mam taką część samochodową jeszcze, chyba z nadkola. To wezmę to jakoś, spróbuję zanieść też. Ale nie wiem jak ja to zaniosę. Patrzcie, mam cały wór. Calutki. I ciężki. No te żółte worki są trochę mocniejsze, ale czy ja to zaniosę? Spróbuję to jakoś donieść, tak? I wyrzucić tam do pojemnika. Widzicie, z takiego małego kawałka tyle śmieciuchów. To jest... A dobra, nie będę się wypowiadał, bo czasami to przerażające to jest, no ale trudno. Jest jak jest, trochę posprzątane, teraz jak ktoś tutaj, bo to nawet jak się jedzie samochodem, to widać było te śmieci tutaj, pełno tego. Także już teraz nie będzie, będzie oko cieszyło, że jak się wjedzie, jedzie się nad jeziorko, zaczynają się lasy, jest czysto, człowiek wjeżdża do czystego lasu, idzie nad jeziorko. No jest pięknie i tak powinno zostać, tak? No. Ale jak długo to będzie, zobaczymy, no. Może już nie zaśmiecą tego terenu. Zobaczymy. Teraz pójdziemy tam. Po drodze nie będę nagrywał, koło Kuba się widzimy, bo wierzcie mi, nie wiem jak ja to zaniosę. Dobra, Ares, co ty tam patrzysz? Lecimy. Ares dostał tabletkę, także kleszcze się go teraz już nie będą chwytać. No dobra, jesteśmy już przy kuble. Zobaczcie, tu zostawię to tak, żeby nie zapychać tego kubła. Żeby ludzie, jak będą mieć takie pojedyncze śmieci, mogli sobie tu wyrzucić. Bo pojedyncze śmieci, jakby tak obok nawet, to wiecie, wiatr przyjdzie, wszystko rozniesie. A tak to teraz tu mam, widzicie, przykryłem to tym nadkolem. To się nie rozwali za bardzo, bo tam zresztą jest więcej szkła. Jak przyjadą, to wezmą sobie w całości po prostu. I będzie spokój z tym, tak? Na pewno opróżnią przed świętami, myślę, że jeszcze w tym tygodniu coś opróżnią. Tak mi się wydaje przynajmniej. A my, mam drugi woreczek oczywiście, wziąłem i pójdziemy sobie tam. Przejść się takim lekkim teraz spacerkiem już, tak po spokojności, że tak powiem. Dobra, to lecimy. No i powoli się śmieciówki zbierają do drugiego worka. Powiem wam tak, bo niektórzy mówią i też znajomi i tego, to po co ty to robisz, przez ludzi i tak nie nauczysz, to nie ma sensu, wiecie, takie nastawienie, no ale
Wiecie, no nie ma sensu. No jest sens, powiem wam, że jest sens. Ja już dużo z ludźmi rozmawiałem i nie tylko tutaj, i gdzie indziej, i kogo spotykam gdzieś tam czy coś. I ludzie się uczą, naprawdę uczą się tej czystości, tej ekologii, tego wszystkiego, żeby... Ja nie jestem jakimś maniakiem klimatycznym, albo jakimś tam, wiecie, takim... Po prostu ja chcę dla ludzi, żeby było czyściej, ładniej, bo uwielbiam czyste lasy. W ten sposób działam, tak? Recykling, żeby był, o, to mi się podoba. Ale nie jestem jakimś tam, wiecie... No i powiem wam, że dużo ludzi już wzięło ode mnie przykład, powiem wam, i nauczyło się, i widzą te śmieci, i nauczyło się troszkę o recyklingu, jak to wszystko działa, jak należy zachowywać się w lesie, że tak powiem, bo to nie jest nasz dom, to zwierzątka tutaj mieszkają i trzeba po prostu dbać o to też, żeby one też miały ładnie i czysto, bo my też mamy, żeby mieć ładnie czysto w domu, to dlaczego mamy im zaśmiecać, tak? Te lasy, jak to jest ich dom. No i powiem wam, uczą się ludzie, uczą się. Widzą to, wiecie, to nie jest jednorazowa akcja, tak? To nie jest tak, że ja idę dzisiaj i pójdę raz za rok. Chociaż to też jest dobre, choćby dwa razy i tam coś posprzątać, ja nie mówię, że nie. I widzą, że człowiek tak cały czas dąży, tak, do czegoś, dąży, żeby to było ładnie tutaj, czysto wszystko wyglądało, ekologicznie, żeby nam się nic nie stało, po tych szkłach chodzić po prostu, to jest po prostu porażka jakaś, nie, te skłucone szkła. I to działa, powiem wam, to działa, ludzie się uczą, naprawdę, ludzie się uczą, powiem wam, bo jakby to nie działało, to myślę, że chyba bym tego nie robił, ale no nie wiem, nie mam, nie wiem, działa, także nie myślę o tym, jakby nie działało, ale działa. Może nie jest to takie boom, wiecie, nie, mocno się to nie rozszerza, ale jest dużo różnych jest też inicjatyw, jakichś tam innych pozakładanych, jakichś, nie wiem, no chodzi o mi o, na przykład jest u nas taki Zielony Imielin. No nie, nasze miasto zielone. No i tam też działają ludzie, tak? Na rzecz po prostu czystości, wspierają, organizują jakieś akcje, tak? Sprzątają te lasy, także jest fajnie. No, także to ja popieram takie akcje. A my idziemy teraz tam. Pójdziemy na drugą stronę. Zobaczyć. No widzicie, dużo tu tego nie ma. Rozgadałem się, wiecie, ogólnie to nie chciałem tyle gadać, ale się rozgadałem, dobra. Widzicie, nie ma tu śmieci. Dlatego tak mówię, a przeciągnę trochę, bo żebyście zauważyli, że idę i ani razu się nie schyliłem jeszcze od jakiegoś tam 100 metrów czy 150. Oczywiście ja tu byłem sprzątać, nie? No ale wiecie, no nie ma jakichś świeżych papierów, plastików. O, tu jest jakieś, ale to jest, wiecie co, od lusterka samochodowego, widzicie, taki plastik, no, zabieramy, oczywiście, że zabieramy, dobra, idziemy tam zobaczyć, jak wygląda. No i dobra, mam jakieś czwartkę worka, widzicie, tu byłem pochodzić troszkę, pospacerować, zobaczyć, jak wygląda. Idziemy z powrotem. Pójdziemy po prostu naokoło się tu przejść, zobaczyć, jak to wygląda. Pójdziemy do pojemnika, oczywiście tam, gdzie żeśmy byli. A jakby inaczej. No już tu po drodze widzę jakąś butelkę. Świeżuchnę. Widzicie? Świeża. Zobaczcie. Czyściutka. Ktoś sobie wypił. Kapselka nie ma. Znaczy nakrętki. No nic. No nic, działamy, cały czas działamy. Nie wiem, jak długo będę działał, póki będę miał siły, tak powiem, no.
Tu raczej nie idziemy, bo zobaczcie jak tu jest szaczorów wszystkiego. Także pójdziemy tam, skręcimy w prawo i pójdziemy takim, takie kółko zrobimy i się przejdziemy. I zobaczymy, czy tam jeszcze coś świeżuch, jakaś świeżuchna nie będzie leżała. No i powiem wam, wykrakałem, może lepiej nie mówić, czy świeżuchna, żeby leżała, bo zobaczcie, no leży. Świeżuchna, zobaczcie, jakieś butelki, jakieś syfony, syropian. Aj Boże, powiem wam, no cóż, zabieramy, mamy miejsce, to zabieramy to. Ktoś sobie tutaj to wyrzucił. Tak mu się podobało, no kosza nie ma na śmieci, pewno biedok, mimo kosza na śmieci, po prostu no nie płaci, no nie ma pieniędzy ani nic, po prostu no mieszka sobie w willi takiej, wiecie, przynajmniej za 500 000, ale nie stać go na kosz na śmieci i musi biedok tu przyjechać po prostu i wyrzucić to do lasu, no bo co zrobić? Ja mu dam pojemnik na śmieci. Ja mam prywatne swoje, mogę mu odstąpić jeden. Masakra. Mówię, idziemy na skróty. Tu. Przejdziemy tym lasem. I dobrze, że tu wszedłem, bo... Czekajcie, rękawiczkę ubiorę. Zauważyłem takie butelki. Ale to już nie chodzi o te butelki, ja to pozbieram, ale patrzcie tu, znowu szkła, zobaczcie, Ares obok przeleciał, zobaczcie na to. I uwierzcie mi, że tu tego jest, muszę to posprzątać, bo tego jest dużo tutaj, to muszę posprzątać. I oczywiście zobaczcie tu, tu znowu szkło. Tam szkła. Naprawdę? Dobra, ubieram drugą rękawiczkę. Ale leży bezpiecznie. Myślę, że ogarnąłem to już. Tutaj wszystko spod tych nóg powyciągałem. Co mi się świeciło? Jakiś po prostu... O, tu jest jakiś foliok. O. To patrzcie. Szkło, no nie? Jakieś opakowania szklane. To jest jakiś ceramiczny nakorek, jakiś stary. To jest czarna buteleczka. Do wyrzucenia oczywiście wszystko. Ale to już patrzcie tu, ile tych spłuczek tu jest. Patrzcie. To wszystko wychodzi z ziemi. I to wszystko właśnie człowiek się może skaleczyć tak, jak wejdzie na taki słoik. To uwierzcie mi, no. Szpital jak nic. A to jest, no i muszę to pochować teraz do worka, może mi się nie przetnie, już mam tutaj prawie cały, dokoptuję to, idziemy do pojemnika, na dzisiaj mi starczy, 2 pełne wory, kiedy będzie taki spokój, jakiś po spokojności spacetuję, mówię. A mówię tak, przejdę sobie tutaj, tak trochę skróty zrobię, mówię, no już tu dawno w środku nie byłem, w tym lasku tutaj, mówię tak, przejdę przez te, pomiędzy tymi dwoma drogami, ale... No i dobrze, że natrafiłem, dobrze, ja się cieszę, bo ja to pozbieram i będzie bezpieczniej, tak? Bo ludzie tu chodzą też za grzybkami i nie tylko ludzie tu chodzą. Tego tu nie może być, jeszcze pożar z tego może być, a to jest straszne. Powiem wam, jezioro jest blisko, ale powiem wam, nie idę, już mi się nie chce, po prostu już mi się nie chce. Drugi wór przyniosłem tutaj. Po prostu, no, jest jak jest, no niech sobie tu leży, służby przyjadą, wezmą. No i tyle na dzisiaj, ja już mam, pochodziłem, mi wystarczy już, zresztą Areskowi chyba też. No na fajnie jakby było, wiecie, tak szybciej by się szło, dla Aresa by było super, ale trochę pobiegał, może być. No cóż. No, nie myślałem, że dzisiaj tyle nazbieram, uwierzcie mi, nie myślałem, ale no nie wiem, no co powiedzieć, kiedy się to skończy,
Może się skończy, co? Kiedyś. No, najważniejsze, że jest pozbierane. To wezmą. Nie ma tych szkieł w tym lesie. Nikt się nie skrzywdzi, nie skaleczy. Także to taki dobry uczynek. Nie tylko dla mnie, dla mojego psa, dla waszych dzieci, dla waszego psa, dla was, dla wszystkich, którzy tu chodzą, tak? Uczęszczają tutaj do tych lasów, chodzą na grzybki. No, na tym mi zależy, żeby było bezpiecznie. Nie, ale nie tylko w lesie, w mieście, wszędzie, żeby było bezpiecznie, tak? No, no i no co, no, życzę wam wszystkiego dobrego, uśmiechu. Nie załamujcie się, wszystko będzie dobrze. Bądźcie dobrymi ludźmi. No i jak się wam podobało, to co robię, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja uciekam do domku, też mam troszkę pracy jeszcze w domu. Jak przed świętami oczywiście, to jest normalne. Trzeba to uporządkować, to, tamto. Tak, wiecie, tak u was. Przed świętami zawsze coś jest do pracy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, tak, żeby było super. Żeby można było sobie poodpoczywać na święta spokojnie. No i co? Także myślę, że jeszcze będziemy się widzieć jeszcze raz przed świętami. Tak mi się wydaje. Także zapraszam na następny też odcineczek. No to trzymajcie się. Do następnego, papa. Kiedy to wszystko ogarniemy, powiedz. Wspólnymi siłami może dojdziemy kiedyś do czystości. Myślę, że tak, bo jest i tak coraz to czyściej w tych lasach. Ale widzicie, no, człowiek idzie tak na spontanie, dobra, przejdziemy się tu, przejdziemy się tam na przykład, no i spotyka takie szkła, to jest najgorsze, co może być, tak? I pod ściółką tego nie widać, tylko takie szpikulce wychodzą, no, to jest coś strasznego. Dobra, no to trzymajcie się jeszcze raz.